Two to the one from the one to the three I like good pussy and I like good trees Smoke so much weed she wouldn't believe And I get no ass than a toilet seat Hej wszystkim, z tej strony Martyna i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Star Stable Aktualizacji przede wszystkim dla tych osób, które tu zostały informacje przez kradzież, do której doszło już tydzień temu straciła około 100 subskrypcji, dlatego zapraszam was, żebyście wrócili, bo konto już jest moje i już raczej nikt obcy na niego nie wejdzie i nic złego się nie stanie. Po drugie, ja jeszcze będę robić o tym materiał, kiedy będę mieć tylko trochę wolniejszą chwilę, na razie niestety nie mam, bo mam sesję egzaminacyjną przez dużo egzaminów, tak wiem, wkurzają was te wstępy, ale muszę o tym powiedzieć. Po trzecie, YouTube wyłączył mi zarabianie z powodu powtarzalności jakichś materiałów. Ja już spróbowałam się do tego odwołać, moje odwołanie nie zostało przyjęte. Dlatego wszyscy wspierający nie są już wspierającymi, mimo to zostawiłam tabelkę ze wspierającymi, bo jest mi bardzo miło, że ktokolwiek chciał mnie wspierać na kanale. Mam teraz czekać około 30 dni na odwołanie, ale nie ma takiego, jak to powiedzieć, nie ma gwarancji, że ja odzyskam możliwość zarabiania. To zawsze były jakieś grosze, które dostawałam za to, że oglądaliście reklamy i było mi bardzo miło za całe wsparcie. Niestety teraz. Yy... Nie mam tego, nie powiem, żebym się cieszyła, bo to jednak wiecie, coś, coś za pracę, którą y, wykonuję, ale nie zamierzam y, mieć złego humoru. Jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, to oczywiście możecie zarzucić donate'em na live, ale nie musicie. Ja będę i tak wrzucać materiały na tyle, na ile mogę, bo jak i tak wam mówiłam od dłuższego czasu, że może być ich trochę mniej, bo po prostu mam sesję i się uczę dzień w dzień. Bo chcę zdać te egzaminy. Na razie idzie mi dobrze. Mam same czwórki i piątki dla tych, którzy chcą wiedzieć. I jest naprawdę git, trochę psycha mi siada i nie powiem, że czuję się coraz gorzej z własną głową, ale najwyżej pójdę to gdzieś przepracować do jakiegoś terapeuty. No i uważajcie na swoje konta i na wszystko, co jest Wasze. Przede wszystkim zmieniłam stajnię. Teraz mam stajnie w stajni Jorwik. Nie pamiętam, dlaczego tak zdecydowałam. Chyba mówiłam wtedy, że chcę wrócić do korzeni. Mamy w ogóle. Przyszło dużo blogów, w sensie dużo postów na blogu SSO, które chciałabym skomentować i to zrobię. Wrócił śnieg! Ja nie wiem dlaczego. Ja wiem, że luty to jest taki miesiąc, gdzie śnieg może się znowu pojawić, ale nic mnie nie zaskoczyło bardziej, jak to, że ten śnieg tutaj jest. Zaczniemy od kąska fabularnego. Co żeście się śmieli za mnie, bo ja robię te kąski na dwie postaci, ja wtedy nie ogarnęłam, że ja kąsek musiałam zrobić dwa razy, ponieważ u Manueli go wcześniej nie robiłam. Przypominam wam, mam dwa konta i co do live'a w piątek mam nadzieję, że uda się i w sobotę też mam nadzieję, że już się uda, że większego problemu nie będzie dla fanów Genshin'a. W sobotę będzie Genshin na Twitchu, bo ja streamuję i na YouTubie i na Twitchu. Słuchajcie, czekajcie, gdzie mam iść teraz? Na zapomniane pola, dobra. No, to jest rzecz numer jeden dzisiaj. Um. Później mamy jakieś zadanie z, słuchajcie, skokami z jakimś nowym kolegą, którego nigdy nie widziałam. Rekwizyty wybiegowe, wrócił śnieg. Nie wiem dlaczego, ale podobno ma zostać przez cały okres zimowy. Tylko też, słuchajcie, nie wypowiedzieli się, czy ten śnieg jest poprawiony, bo widziałam dużo przykładów osób, które przez śnieg nie mogły w żaden sposób wejść do gry, no nie? Także, tak, moja mama jest w domu i robi jakieś tam rzeczy, więc wybaczcie, jeżeli będziecie ją słyszeć. Um. No, słyszałam po prostu, że ściekli, którym napsuł krwi i, i mam nadzieję, że i tak będziecie mogli go odpalić. Idziemy teraz ogarnąć y, nasze drzewko i zestaw cesarski Splendor, tak samo y, Morland, oczywiście, o jakieś nowe. Zmiana magicznych koni? O kurcze, Petra, czyli te takie śmieszne, no to też się przejedziemy. Y, zwierzaczki runiczne też są do Ernest i Petry, konie na emeryturę przeszły nowe, oldenburskie i Sellef Francis. Mm. I do sklepu z bonusami doszły fajne buty. I słuchajcie, za tydzień mają przysz konie, które wzbudziły niemałą kontrowersję, ponieważ w sumie zaraz wam powiem dlaczego. Najpierw ogarnijmy te zadania, a później wam powiem, bo mnie sobą to śmieszy i chciałabym poznać waszą opinię. Jak w większości w ogóle też chciałabym ten temat, o mój Boże, ten temat poruszyć na kronikach. Okej, okay, Linda. Hej, Linda. Hello, Linda. Zróbmy to. Kolejny dzień, kolejna porcja wody. Sobie to jest popiół wulkaniczny, ja go nawet nie podlewam. Ja nie wiem o co chodzi, ale dobra. No, jak widzicie, dalej jestem w autficie zimowym. Chciałam go już zmienić na lekko wiosenny, ale jak widać, SSO stwierdziło, że doda śnieg. I w ogóle to jest zabawne, że w takim etapie, gdzie wiecie, jest zima i śnieg, to, to ja, ja podlewam se roślinę. Hej, Meteor, co o tym wszystkim myślisz po minutenu wspólnych stuleci i wyniku tej sytuacji nie potrafię przewidzieć? Mam tak samo, co to było? Czujesz magię manującą z sadzonki? Okej. Okay. Rośnie, nie przestawajmy Manuela. I co? Co się zmieniło? I don't see. Oboże, czy ja zrobiłam screena? Mam nadzieję, że zrobiłam, bo dalej się uczy robić screeny. Piękne. Oh my goodness. Nie wiem, czy nic nie słyszę. Nie mam w ogóle dźwięku w grze. Chociaż w sensie się ściszyłam sobie ostatnio, ale bez przesady. Ej, no to prawie wygląda, jakby było skończone. Jeszcze czuję, że. Ej, to w sobie miało być jakieś 4 tygodnie, nie? A ile minęło? Dwa? Jeszcze dwa? Ho. A i tyle. Dobra, i mogę sobie odjechać. No to niezła zabawa. Okej. Okay, dobra. Następna rzecz, jaką słuchajcie, zrobimy, yy, to zastanawiam się właśnie, w jaki sposób się tutaj przenieść. A, dobra, ponieważ chcę z Wami pogadać na ten temat, to sobie pogadamy. Jak wiecie, ja nagrałam film o spoilerach i ostatnio wyszła ma kontrowersja spoilerowa, ponieważ wyszły jakaś tam nowa rasa koni, która prawdopodobnie ma się. W sensie ona nie jest nowa, ona już chyba była. Tylko ona będzie odnowiona. No i tarasa koni zaczęła przeszkadzać, ponieważ na spoilerach wydawało się niektórym ludziom, i w ogóle. Jak, jak to powiedzieć wam w ogóle? Wersja, która ma dotrzeć do Star Stable finalnie, różni się od wersji, która ma, która była na spoilerach. I oczywiście każde każdy koto spoilerowe. Mówi wprost, słuchajcie, że oni nie wiedzą, czy to jest skończona wersja tego, co my dostaniemy, i nie mają pojęcia, czy tak rzeczywiście będzie. No i wyobraźcie sobie, że i tak wyszła burza, ale nie bez powodu, bo jeden koń przypominał tak naprawdę Concorda w wersji dorosłej. I jeżeli ktoś chce sobie to znaleźć, to może, ale nie musi. Też widziałam reakcję od razu polskiej ambasadorki em, na Facebooku i też różne komentarze w stylu: No, słuchajcie, teraz wyszło, że nie wiem, że dodaliście prawie maść, która wyglądała jak konko. A się okazuje, że ją zmieniacie, to w co wygracie, co wy robicie, nie? I teraz próbujecie się bronić. No, dla mnie śmieszna sytuacja, no bo to jest oczywiste, że jakby wiecie, nie, to co jest na spoilerach nie jest stuprocentową jakby wersją tego, co my rzeczywiście dostaniemy w grze finalnie ale też jaką gafę SSO musiało zaliczyć, że wpuścili taki plik do gry i ktoś sobie to tak po prostu zobaczył i tak naprawdę nie wiem, czy już znamy finalną wersję Concord czy nie, najprawdopodobniej tak, bo z tego co się orientuje ona tej rasy właśnie ma być, ale no w ogóle, no i oni słuchajcie zmienili tak Konia finalnie. On już tak nie wygląda, i podobno przestał się wszystkim podobać. Wszystkim, którzy chcieli go kupić. I śmieszna sytuacja. One chyba mają wejść za tydzień, to chyba te konie. Okej, okay. hej, Taj. On ma. Ojeju, jest Azjatą. Jestem Taju, Wiem, miałam skakać na konie rzecz jasna. Nie biegam po wyspie i nie skaczę gdzie popadnie. Ale jeśli ty tak robisz, to nic mi do tego. Skacz ile duszę zapragnie. Wygupiłem się, prawda? Możemy zacząć od nowa? Witaj, masz czasami ochotę pojechać na tor, na którym potrynujesz skoki przez przeszkody, zanim przejdziesz do poważniejszych spraw. Coś jesteś we właściwym miejscu i rozmawiasz z właściwą osobą. Mówię o sobie. Odkąd, ale jaki on jest piękny w ogóle? Odkąd tylko zawitałem na Jorwik na obóz jeździecki, marzyłem o miejscu, w którym mógłbym ćwiczyć wspaniałe skoki bez obaw, że narobię sobie wstydu, gdy spadnę z konia. Mm. A więc co to, to mnie przyciągnęło na Jorvik, zupełnie wypadło mi z głowy, czy jakby Jorvik był moim domem od zawsze, nie tylko to wybrałeś się tutaj, obóz jest dziecki, czy im nie rozumiesz, zdaje się, że prze, połączyło nas przeznaczenie, albo nie, Aiden, oh yes. Tak czy siak przygotowałam dwa treningi skoków przez przeszkody i będę zaszczycony, jeśli je wypróbujesz, strasznie dużo ostatnio mamy skoków przez przeszkody, o Boże, nie przeczytałam, przepraszam, ale powiedział coś tam o tym, że to jest jego pierwszy trening, więc sobie go ogarniemy, nie wiem, czy dla wygody ducha nie wyłączę sobie śniegu, słuchajcie. Bo strasznie ciężko się jedzie teraz, jak jest tak biało znowu, gdzie już się zdążyłam odzwyczaić od tego, że jest biało. I jakby wow. Mm, to Ciekawe, ciekawe. W ogóle, czemu ten śnieg tak nagle wrócił? On miał zniknąć. O co chodzi? Czemu oni postawili śnieg? Dalej mnie to zastanawia. Czy ja czegoś nie rozumiem? Pewnie czegoś się doczytałam i będziecie się ze mnie śmiać, że po prostu nie doczytałam. Ale, styl, czemu tu jest śnieg znowu? A muzyka taka jak zawsze. W ogóle są jakieś odnowione przeszkody. Ale ja Wam powiem szczerze, że mimo, że jestem osobą, która lubi detale, no to nie patrzę teraz na to zbytnio. Chociaż się cieszę, że się gra, rozwija i się zmienia. W ogóle ma wejść też jakiś nowy tryb levelowania, koni. Ma, mają wejść teraz jakieś nowości, nowy interfejs, słuchajcie, który wygląda jak interfejs do gry mobilnej. Wygląda mega biednie i w ogóle nie oddaje tak jak ten, który jest teraz. Ten teraz mam wrażenie, jest taki. Już nawet nie chodzi tutaj o sentyment. Ten interfejs mi się po prostu podoba, jest śliczny. Ten niebieski bardzo pasuje. Um, Kojarzy mi się ze stajnią marzeń. No nie rozumiem, dlaczego nie chcą zmieniać interfejs na siłę. Świetnie, jak ty to robisz. No wiesz, że Blaze cię nie zrzuca. Chyba muszę jeszcze trochę potrenować. I ciup, i hop, hop. Czas podnieść stawkę. Podoż treningowi przygotowanemu przy udziale od skoków. Mówię moim żabim przyjacielu. Racha załże. Rachu załże. Rach, rach. No, i powiem Wam, że tyle nowości ma wejść. Nie tylko nowe postaci, właśnie ten nowy interfejs, ten nowy tryb levelowania koni, który jest prawdopodobnie teraz testowany przez ambasadorów. To nie jest otwarta beta, tak jak było wcześniej. Ona w sumie była półotwarta, bo kto się dostał, ten się dostał, kto się nie dostał, ten się nie dostał. Hmm. Ale to ma być jakiś. Yy... I to paskudnie wygląda. Jeżeli macie Instagrama i followujecie jakieś tam konta, które mają powiązania ze Star Stable, to one często postują i możecie zobaczyć jak ma się prezentować nowy, nowy cały UI, nowy cały ten interfejs po prostu no dla mnie wygląda paskudnie, wygląda tak samo jak ten, który jest w aplikacji na iOS -y i w ogóle ma wejść teraz na, mm, na Androida również więc jeżeli komuś zależy na SSO na telefonie czy tablecie z Androidem, to możecie czekać, bo ma być w tym roku ale ja tego nie rozumiem, ja nie rozumiem, jest paskudne brzydkie, w ogóle nie róbcie mi tego I ja uważam, że tak, rzeczywiście niektóre ikonki zasługują na odnowienie, ale bez przesady, bo wszystko ma być teraz takie szare, gównianie nowoczesne, to w ogóle po co robią grę, która wygląda jak krem z cukierków, żeby dodać do niego, nie wiem jakiś taki czarny, smutny toper nie, nie rozumiem tego, tak samo ten system levelowania ma być dość interesujący ale też się nie zagłębiałam, bo na razie mało rozumiem czekam na testy i będę wam mówić na pewno co się dzieje, gdyby to były Jorwickie Mistrzostwa wskaka przez przeszkody, już wiem kto zdobyłby złoty medal, ale tak nie jest, ja e, nie przygotowałem żadnej nagrody, chwila Mam kostkę cukru. Blaze się ucieszy. Dobry konik. No dobra. I to wszystko, co żeśmy mogli z nim zrobić. A teraz przyszykujemy się jeszcze. Zobaczymy, czy ten rycerski splendor, czy tam cesarski tutaj jest dostępny. Widzę, że nie. Więc będziemy musieli pewnie pojechać gdzieś indziej. Albo to jest dla... Nie. Patrzcie, nie ma tego. No to zaraz zobaczymy, gdzie muszę jechać. Bo szczerze mówiąc, nie wiem. O, chciałabym w sumie jechać do... Morland. Wyłącznie za pomocą kodu promocyjnego, ale teraz jest na stałe dostępny w sklepie globalnym oraz dundul. Tylko go nie widzę w sklepie globalnym. Dlaczego go nie widzę? Czy on przez to, że jest stary, to on jest gdzieś indziej? Przecież ja. Czemu mi się rzeczy nie wyświetlają? Czy ja coś popsułam znowu. O, teraz wyświetlają się, ale nie widzę tego cesarskiego splendoru. No ale to jest coś, co już było, tylko po prostu to wstawili. Więc ja nie wiem, co tu się dzieje. Sklep globalny nie działa ostatnio. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jakieś akcje odwala. Powinna móc jechać dalej, a nie mogę jechać dalej. W ogóle, co tu się dzieje? A, to jest chyba ten cesarski splendor, tak? Proszę bardzo, mogę Wam pokazać tylko i wyłącznie przez formę rzeczy, które posiadam. Nie wiem, czemu tak jest, ale proszę bardzo, tak się prezentuje cały zestaw. Pewnie mam go na jakimś koniu, tylko niestety nie wiem aktualnie na którym. Teraz, słuchajcie, przejedziemy się. O Boże, tu jest podwózka też. Przejdziemy się, słuchajcie, podwózką do Mordalandu, um, bo chcemy zobaczyć Petra, chcemy zobaczyć nowe buty i chcemy zobaczyć, co się dzieje w ogóle w Mordalandzie. Bardzo mnie cieszy w ogóle to i mam nadzieję, że to się nigdy nie zmieni, żeby sklep właśnie dla Star był w Mordalandzie, bo ja kocham Mordaland i uważam, że Mordaland to jest jedyne miejsce, gdzie powinny się takie rzeczy dziać. No bo, słuchajcie, to jest początek wszystkiego. Sorry, że ja mam, ja mam tyle energii, słuchajcie, a pewnie zaraz siądę do nauki i mi cała energia zejdzie, ale mam to gdzieś. Mam to gdzieś, będzie dobrze, o oh, mój kochany Mordaland, Proszę bardzo, pokażemy Wam najpierw pokażemy, ja wam pokażę, buty nocny jeździec, no świetnie wygląda ta kurtka z tymi butami, więc na pewno kiedy będzie większy set, to ja sobie coś z tego ułożę do jakiegoś konia, bo ja kocham fiolet w ogóle, więc fiolet jest naj, przyjedziemy się teraz jeszcze zobaczyć te magiczne konie, żeby nie było, że wam czegoś nie pokazałam, bo chcę, żebyście wszystko widzieli na moich odcinkach i słuchajcie, no strasznie dużo wam dzisiaj powiedziałam, bo przede wszystkim najpierw kradzież mojego YouTube'a, teraz mam włączone zarabianie nie zarabiam na filmach nie wiem, pewnie reklamy dalej wam się będą wyświetlać Dlać niestety, ale ja już nie mam z ich profitów, przynajmniej na ten moment żadnych. Nie mówię w ogóle nic w tym momencie. Nawet nie wiem, czy to odzyskam. Nie wiem, co mam robić. Jeżeli macie jakieś sugestie, to możecie się wypowiedzieć. Ja przestaję mieć chęci. A i ona nie była. Dopiero co ja, ja nie mam w ogóle nawet chęci słuchajcie, kombinować i myśleć, co mam robić. Jeżeli moje odwołanie nie zostało przyjęte, to najwyraźniej rzeczywiście mam coś za uszami, już nawet nie wiem co. Ale proszę bardzo, to jest Petra. Ja nie jestem fanką tych koni, yy, ale są ładne i bardziej mi się właśnie podobają te, które mają na przykład kolorowe oczy, ale dalej są normalne. Gary nie ma spokoju, co chwilę tutaj siedzi. No i mamy resztę. Mam wrażenie, że oni już strasznie wywalają konie, bo kiedyś to był naprawdę taki specjalny content, jak te maniczne konie wchodziły. A teraz to jest taki trochę shit, który się ciągle powtarza. No i to tyle na dziś. Nie będę was dłużej przytrzymywać. Życzę wam cudownego tygodnia. Tym, którzy mają ferie, to cudownych ferii, przede wszystkim bezpiecznych. Tych, którzy nie mają albo dopiero będą mieli, to wam też życzę bezpiecznych. Widzimy się w następnym filmie i pa pa!